Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj powiem Wam o takiej świątyni Aku, gdzie zarobiłem stosunkowo najwięcej tego golda, gdzie zdobyłem najwięcej transmogu. Zaraz Wam pokażę, o co chodzi, tylko jeszcze chciałem nadmienić, że tutaj możemy zdobyć set taki jak Glorious, który jest bardzo pewnie dobrze Wam znany. Jego spodnie sięgają nawet 200 tysięcy golda. Ogólnie jest to świetny transmog, który możemy sobie tam zdobyć. Wchodząc do pomieszczenia widzimy głównie potwory po lewej stronie, które możemy ściągnąć lub nie. To zależy od nas, ponieważ ja generalnie mobki ściągam z pomieszczenia ostatniego, tam gdzie znajdują się czczownice. To jest kwestia gustu i w zasadzie możecie zrobić jak uważacie. Ja preferuję jednak, aby zabijać tylko czczownice. Mianowicie mają one najlepszy drop pod względem właśnie tych gloriusów i innych bardzo drogich rzeczy. Jeżeli będziemy już na końcu, to warto jako druid użyć sobie teleportu do naszego Emerald Dream, po czym możemy posprzedawać sobie przedmioty i jeszcze raz użyć tego teleportu. Dzięki temu znajdziemy się na początku samej instancji i jedyne co musimy zrobić, to z niej wyjść, zresetować i wejść do środka i lecieć z powrotem farmić. To już wszystko w tym filmie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że taka forma się Wam podobała i do zobaczenia następnym razem. Cześć!